Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu, gdzie zaczyna się żwirowisko. Tutaj za tym parkanem z betonu widzimy teatr obozowy, który miał być i miejmy nadzieję kiedyś będzie klasztorem sióstr karmelitanek katolickich. Tutaj kilkanaście metrów dalej było miejsce, gdzie była dzisiaj msza święta w 75. rocznicę męczeńskiej śmierci Maksymiliana Marii Kolbe. Tutaj też jest blok śmierci, gdzie został zabity Maksymilian. Zobaczcie Państwo, jak to jest blisko. To jest właściwie to samo miejsce. Za tym miejscem jest droga i za drogą my stawiamy krzyż. Natomiast tutaj wcześniej, w tych tujach, coraz bardziej obrośnięty, coraz mniej widoczny z zewnątrz, jest ten słynny krzyż papieski, za który o którego zachowanie walczył Kazimierz Świtoń i który chcą usunąć ewentualnie, chcą, żeby zarósł krzakami wrogowie Polski, wrogowie krzyża, wrogowie Ewangelii. I to tak właśnie wygląda, taki rzut poglądowy, topograficzny na to miejsce chciałbym, żeby telewizowie Telewizji Narodowej mieli. I tak, dzisiaj w 75. rocznicę świętego Maksymiliana, ja oceniam, że było około 3, może 5 tysięcy osób. Była pani premier Beata Szydło, był kardynał z Krakowa, bardzo dobrze, natomiast to wszystko to jest za mało. To wszystko to jest cały czas przebywanie w pewnej optyce, w pewnej konwencji narzuconej Polakom, gdzie o pewnych sprawach nie można mówić. Owszem, dzisiaj podczas kazania i w komentarzach pojawiały się już pewne aluzje do złych ludzi, którzy chcieliby, żeby nie wszystka, nie cała prawda była mówiona o Auschwitz, ale to wszystko to za mało. Mówimy całą prawdę pełną piersią i tą prawdę o żwirowisku, o Oświęcimiu, o Maksymilianie Marii Kolbe trzeba będzie powiedzieć. Dzisiaj o Kolbę powiedziano prawie wszystko, ale na przykład ani kardynał, ani ten biskup z Bambergu, z Niemiec, który opowiadał się, że jest przyjacielem Polaków, nie wspomnieli o tym, że Maksymilian Maria Kolbe w dwudziestoleciu międzywojennym był obrońcą chrześcijaństwa i katolicyzmu. To on właśnie uratował Polskę rękoma Eliusza Niewiadomskiego. To on właśnie zorganizował wielki medialny sprzeciw wobec tych, którzy rządzili Polską i potem doprowadzili Polskę nieomal do katastrofy zupełnej w 1939 roku. Maksymilian Maria Kolbe cały czas jest osobą cenzurowaną. My nie możemy się na to godzić. Dla Telewizji Narodowej Eugeniusz Sendecki.